Na tym filmiku zaprezentuję Wam, jak skonfigurować własny serwer Minecrafta na systemie Linux Ubuntu na wykupionym serwerze VPS. Najtańszym hostingiem serweru VPS, jaki udało mi się znaleźć, jest volumedrive.com. Za 5 dolarów, czyli około 17 zł, mamy 2 GHz procesor, giga pamięci RAM i własny adres IP. Za gotowy serwer o podobnych parametrach trzeba zapłacić aż 55 zł za 1 miesiąc, więc myślę, że troszkę pracy się opłaci. Po wypełnieniu danych osobowych zaznaczamy system Ubuntu 9032 bity, ponieważ film przygotowany jest właśnie dla tego systemu. Aby wykupić serwer na Volume Drive, musimy posiadać konto na PayPalu. Po przelewie nasze konto powinno być gotowe w ciągu 48 godzin. Ja dostałem maila z danymi do logowania dopiero po 3 dniach. W mailu znajdziemy dane bezpośrednio do serwera oraz dane do panelu kontrolnego. Więc przejdźmy najpierw do panelu kontrolnego i ustawmy własne hasła zarówno do logowania na serwerze, jak i do logowania w tym portalu. W panelu sterowania znajdziemy informacje o zasobach systemu oraz kilka podstawowych opcji kontroli, jak ponowne uruchomienie serwera czy menadżer procesów. Aby zmienić hasło do VPS-a, przechodzimy do Info and Security Root Password. Tutaj ustawiamy hasło, jakie będziemy później wpisywać w konsoli przy każdym podłączaniu się do serwera. Aby zmienić hasło do logowania w portalu, przechodzimy do Info and Security Update My Info. Tutaj możemy zmienić maila oraz hasło do panelu kontrolnego. Teraz możemy wgrać nasze pliki serwerowe Minecrafta na serwer VPS. Uruchamiamy program FileZilla, otwieramy menadżer strony i dodajemy nowy adres. Przepisujemy adres IP, który dostaliśmy w mailu 199.168.138.3, protokół SFTP, typ logowania zmieniamy na normalny, nazwę użytkownika root oraz nasze nowe hasło, które ustawiliśmy w panelu kontrolnym. Klikamy Połącz. Zarówno łączenie do serwera, jak i transfer plików będzie trwał dłużej niż do zwykłego serwera FTP, ponieważ jest to połączenie szyfrowane. Znajdujemy się teraz w folderze root. Bezpośrednio tu możemy przerzucić nasze wszystkie pliki serwerowe. A jeśli chcemy wygenerować nowy świat w Minecrafcie na świeżym serwerze, wystarczy tylko plik craftbooki.jar. Teraz musimy połączyć się z naszym systemem na serwerze. Użyjemy do tego programu putty. Wpisujemy adres IP, port zostawiamy domyślnie 22 i typ połączenia SSH. Możemy zapisać sesję, aby nie wpisywać za każdym razem adresu IP. Logujemy się jako root i wpisujemy hasło. Pamiętaj, że hasło nie wyświetla się na ekranie. Po wpisaniu hasła kliknij Enter. Pierwsze, co musimy zrobić na nowym systemie, to zainstalować Java. Aby sprawdzić wersję zainstalowanej Java, wpisujemy java spacja myślnik version. Gdy pojawi się command not found, znaczy, że jest niezainstalowane. Aby wyczyścić okno konsoli, wpisujemy clear. Dla ułatwienia posłużymy się stroną Minecraft Wiki setting up a server. Kopiujemy komendę sudo apt-get install python software properties. Przechodzimy do konsoli i klikamy prawym klawiszem myszy, aby wkleić tekst. Klikamy Enter. Następną komendą jest sudo apt-get update. I ostatnia komenda sudo apt-get install sun-java6-jre. Aby kontynuować, klikamy Y i Enter. W tym momencie wyświetli nam się okno umowy licencyjnej. Aby ją zaakceptować, musisz przejść klawiszem Tab do opcji OK i zatwierdzić. U mnie teraz umowa się nie wyświetliła, bo została zaakceptowana przy pierwszej instalacji Javy. Java właśnie została zainstalowana. Aby się upewnić, wpisz java spacja myślnik version. Jak widać, u mnie jest w najnowszej wersji 1.6.0. Teraz możemy już uruchomić nasz serwer Minecraft. Ze strony wiki setting up a server bucket
kopiujemy następującą komendę. Tutaj liczba 1024 oznacza ilość RAMu, jaką ma wykorzystywać nasz serwer. Ostatnia fraza komendy craftbookit.jar to nazwa pliku, jaki wrzuciliśmy na serwer poprzez program FileZilla. Teraz musimy wykorzystać jeszcze program Screen, który tworzy nam nowe okno konsoli. Ponieważ gdy zamkniemy okno putty, nie będziemy mogli wrócić do konsoli serwera Minecraft. Na volumedrive.com powinien on być domyślnie zainstalowany. Aby sprawdzić jego wersję, wpisujemy screen spacja myślnik v. Jeśli nie jest zainstalowany, instalujemy go komendą sudo apt-get install screen. Aby uruchomić serwer Minecraft za jego pomocą, przed komendą startowania serwera dopisujemy screen. Serwer właśnie się uruchamia i generuje nowy świat w grze. Gdy pojawi się komunikat Done, świat został wygenerowany. Możesz teraz zamknąć program putty, uruchomić grę i dodać nowy serwer do listy. Jak widać, serwer już chodzi i jeśli masz premium, możesz już grać. Jednak jeśli nie, musimy troszkę zmienić ustawienia serwera. Wracamy do programu FileZilla, klikamy prawym odśwież i pobieramy na swój komputer plik server.properties. Otwieramy go za pomocą notatnika i szukamy linijki online mode. Zmieniamy true na false. Zapisujemy zmiany i ponownie wrzucamy plik na serwer. Akceptujemy OK. Serwer trzeba jeszcze zrestartować. Uruchamiamy program putty. Logujemy się identycznie jak poprzednio. Nie musimy już wpisywać adresu IP. Wystarczy dwa razy kliknąć na zapisaną sesję. Login root, enter i wpisujemy hasło i enter. Aby przywrócić okno konsoli serwera, musimy wywołać program screen komendą screen spacja myślnik r. Wpisujemy stop, aby zatrzymać serwer i ponownie go uruchamiamy. Nie musisz ponownie wpisywać tej samej komendy. Wystarczy, że klikniesz dwa razy strzałkiem w górę na klawiaturze i znajdziesz komendę uruchamiającą serwer. Serwer już się ponownie uruchomił. Wracamy do gry i wchodzimy na nasz serwer. Brawo! Właśnie udało Ci się skonfigurować swój własny serwer na serwerze VPS 24x7. W bakicie przy domyślnych ustawieniach tylko admin może niszczyć i stawiać bloki. Wracamy do okienka putty i nadajemy sobie admina, wpisując op spacja nazwę użytkownika. To byłoby na tyle. Myślę, że dalej sobie poradzicie. Wszystkie linki do stron i programów oraz komendy i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem na YouTubie. Cześć!